Dziękuję. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, składam wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia dyskusji. Chciałbym, by premier Mateusz Morawiecki pojawił się tu dzisiaj na mównicy i wytłumaczył się Polakom, dlaczego po raz kolejny przedłużony został ten bezprawny lockdown. Jak widać, w dwutygodniowych lockdownach nałożonych przez rząd PiS najgorsze są pierwsze 2 lata. Prawda, panie premierze Morawiecki? Później to już pójdzie pewnie z górki. Od ponad roku dewastujecie nasze życie społeczno-gospodarcze, macie krew na rękach dziesiątek tysięcy ludzi, ponieważ cały system ochrony zdrowia skierowaliście tylko na COVID, jakby innych nie było. A tak to wygląda, proszę bardzo, w Teksasie. Zobaczcie, mniejszy poziom szczepień. Panie pośle, to nie jest wniosek formalny. Zrzucił maseczki, otworzył gospodarkę, zlikwidował lockdown i poziom hospitalizacji i zgonów spada. Tak to wygląda. Panie pośle, po pierwsze proszę nałożyć maseczkę. Proszę nałożyć maseczkę. Po drugie, to nie jest wniosek formalny, nie jesteśmy w trakcie dyskusji, tylko jesteśmy w trakcie głosowań. Powracam do rozpatrzenia. Przepraszam, jeszcze pan poseł Robert Kropiwnicki, Koalicja Obywatelska, wniosek formalny, proszę. Proszę państwa o zachowanie spokoju. Proszę o zachowanie spokoju. Panie pośle, proszę usiąść na miejsce. Proszę państwa, proszę wszystkich państwa o zachowanie powagi i spokoju. Panie pośle, proszę usiąść na miejsce. Proszę bardzo, pan poseł Robert Kropiwnicki z wnioskiem formalnym. Proszę bardzo.